po raz kolejny odbiję się od materiału przed twoim występem. Powiedziałeś, że twoja mama źle zniosła twoją wyprowadzkę w wieku 17 lat, tak, ze Szczecinka do Warszawy. Tak. Co tam się to działo? Właściwie to nie do Warszawy, tylko jakby jak miałam 17 lat, pojechałam i wzięłam udział w programie Top Model, a potem wyruszyłam już w ogóle w świat. To jeszcze więc... lepiej, w świat, wyprowadzkę w świat. Dlaczego ją źle zniosła? Wiesz co, dlatego, że nagle był pusty dom. Dlatego, że ja zawsze byłam i zawsze byłam uśmiechnięta i zarażałam ją dobrą energię, a tu nagle po prostu jej dziecka nie ma, bo postanowiło wyruszyć w świat i spełniać swoje marzenia. Myślę, że to bardziej o to chodziło. W tym samym roku wyprowadziłam się ja i moja siostra, więc myślę, że to jakby podwójna strata dla mojej mamy. Dla każdego rodzica nie jest przyjemnie, jak dziecko się po prostu wyprowadza. Jak było u ciebie? Twoja mama nie płakała za tobą? Mój brat został. Więc a, tak widzisz, jakby trochę otarł jej te łzy. A jak ty zniosłaś wyprowadzkę twojego taty z Polski? Wiesz co, no mój tata tak naprawdę całe życie pracował za granicą, więc ja go widywałam co miesiąc na tydzień przez całe swoje życie. Więc nie odczułam tego jakoś bardzo, dlatego że my darzymy się miłością na odległość. No dobra, ale nie było go, nie był obecny w twoim życiu. Kto był twoim wzorcem męskości? Wiesz co, no jakby nie było go fizycznie, natomiast jeśli chodzi mentalnie, to codziennie do nas dzwonił. Na Skype'ie z moją mamą rozmawiał codziennie, wspierał. Wiesz, trochę było tak, że to on utrzymywał dom przez jakiś czas. I jest dla mnie wyznacznikiem tego, że można spełniać swoje marzenia i że nie można się w życiu poddawać. A planuje przeprowadzkę do Polski w najbliższym czasie? Mój tata planuje przeprowadzkę do Polski, odkąd skończyłam 11 lat. I do dzisiaj jakby dalej podróżuje, jest wolny strzelcem, także życzę powodzenia, niech się spełnia po prostu i tyle. Dobra, bo czasem dzieci mają za złe, że tego rodzica nie ma obok. Jak to jest u ciebie? Wiesz co, ja zawsze... Mówię o takim głębi serca, nie o tym, wiesz, takim pierwszym. Ja do tego dojrzałam. Rzeczywiście, jak byłam mała, to często płakałam, że mojego taty nie było, ale zawsze wracał i to było najpiękniejsze. A wiesz co, że to, że wyjeżdżał i pokazywał mi to, że za granicą można zarabiać i nie poddawać się i że jest ta samotność i tak wygląda rzeczywiście dojrzałe życie. Później dało mi siłę, jeśli chodzi o moją pracę, dlatego że modeling również jest oparty na podróżach, wyjazdach i samotności. Poniekąd to daje mi ogromną siłę, kiedy ja jestem na drugim końcu świata i co się nie dzieje, dzwonię do taty i mówię, tato, czuję się gorzej, on mówi, słuchaj, czas i tak upłynie, będzie lepiej, dawaj, idź po swoje marzenia, więc zawsze te wsparcie od niego miałam. Mimo, że wiadomo, no każde dziecko gdzieś tam chce, żeby rodzic był w domu. No dobra, pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy tatę, siostrę, całą rodzinę, Pisarek, Glinka, Stella, wszystkich. Wszystkich, no dzięki. Ona się lubi przytulać. Już widzę, lubi jaki nagłówek. Jaki? Rzuć mi podpowiedź, bo czasem ty masz dobre pomysły. Odpowiedzcie, że płakałam za tym, że ty Grzegu nie ma. Nie, ja właśnie nie. Właśnie zaskoczę cię. Zapraszam na pompanik.pl, YouTube'a, wszędzie. Do zobaczonka.